Siemanko, z tej strony Borsuk, witajcie w odcinku kolejnym z Aiona. Dzisiaj, tak jak mówiłem w poprzednim odcinku, zrobimy sobie lunę. Wziąłem sobie już tutaj z warsztatu dzisiejszy. Nic nie ma specjalnego, i tak byśmy nie mogli nic z tym zrobić. No i mamy fabrykę broni oraz przełęcz piekieł, którą sobie zrobimy dzisiaj. Mam nadzieję, że się wyrobię poniżej 35 minut. Mam taką nadzieję przynajmniej. Chciałem to zrobić wcześniej. Dzisiaj jest środa, nie udało mi się jednak nagrać tego wczoraj. Chciałem zrobić to wcześniej, tylko że w połowie okazało się, że przerwa techniczna niestety sobie nie dokończysz. No i okazało się, że muszę robić to teraz na nowym, na po resecie. Więc jeżeli mi się nie uda, no to będę stratny. W sumie i tak jestem stratny, bo nie zrobiłem wcześniejszego. No nic. No i tak, musimy tutaj sobie ogarnąć tą instancję tak, żebyśmy byli jak najmniej w plecy z czasem. Ponieważ nie wiem, czy to działa na takiej zasadzie, że od levela tutaj zależy ilość HP, bo mi się wydaje, że na barcie mam dużo więcej HP niż tutaj. Więc nie jestem co do tego pewien, jeżeli chodzi o ilość HP, bo dużo trudniej mi się robi tą instancję na tym low levelu niż na moim bardzie. Nie wiem, od czego to zależy. Dobra, bijemy się tutaj. Musimy ich ogarnąć. Spróbujemy zrobić na eskę. Pokażę wam mniej więcej, jak to ja robię, bo nie wiem, czy są jakieś inne sposoby. Może są. Ja robię jednym konkretnym sposobem sobie to. Musimy tego zarządcę ogarnąć, bo on fokusa łapie na nas. Dobra, jeszcze tych zabijemy sobie. I lecimy dalej. Teraz tak, ja mam swój sposób taki, że... O kurde. Ja mam swój sposób taki, że muszę zwołać sobie tych wszystkich tutaj. Tylko żebym nie zginął, bo jak zginę, to będzie... śmiesznie. Już raz tak było, że zginąłem, zanim dotarłem w ogóle. Bo muszę tutaj dotrzeć, muszą tam ci wszyscy przyjść. Tutaj. I teraz muszę zginąć. O właśnie. Chodzi o to, żeby wszystkie moby w tym pomieszczeniu były w jednym miejscu. Ja teraz sobie zginąłem, ale po odrodzeniu nie mam zmniejszonych statystyk, jak domyślnie po zginięciu. Dodatkowo mamy pełne HP oraz manę. Więc zrobiłem to ze względu na to, że... Teraz muszę tylko znaleźć tego gościa jednego, bo to on jest... Tu jest. Ponieważ dwie umiejętności z czterech mam obszarowe. Jeżeli one są w kupie, to będą otrzymywać obrażenia wszyscy stąd. Przez co szybciej się ich pozbędziemy i dużo mniej czasu nam ucieknie. Tego zarządcę muszę zabić, bo co jak co, ale on jest strasznie uciążliwy. On łapie fokus na mnie, nie wiem dlaczego. Już pewnie tak został napisany. Aha, tylko teraz zgubiłem target. Dobra, mam go. Oczywiście trzeba go wybić tutaj z tego. Z tej umiejętności najszybciej się go możemy pozbyć. Bo HP straciłem dość sporo, zaraz się uleczymy. Ostatnia umiejętność nas leczy. Więc chociaż tyle. Tylko że minutę kurde ma cooldowna, czy półtorej nawet. No, minuty 20. To jest strasznie dużo. Jeszcze jakiś ping musiał mi podskoczyć, bo coś nie chciał mi skastować umiejętności. Bo wszystko chodzi o to, żeby skończyć całą instancję przed 48 minutą, żebyśmy mieli rangę S. Nie wiem, czy nam się to uda. Na niższym koncie jeszcze mi się ani razu nie udało tego zrobić. Ale spróbujemy. Dobra, teraz trzeba znaleźć drugiego, bo tutaj jest dwójka takich. O, jest ten. Jest dwójka tych mocnych gości. Tylko który to jest teraz, pytanie. Bo wlazł dwa w siebie. Dobra, mam go. No, został tylko on już.
Dobra. Te aktywacje bomby jak robi, one strasznie dużo biją. Trzeba je unikać. Dodatkowo czasami robi też obrót, który też zadaje dość sporo obrażeń. Dobra, zrobione. I teraz tak. Kwestia jest, żeby armatę ogarnąć. Czyli musimy zabić tego gościa tam z tyłu, kanoniera. Leczymy się. Bo ten kanonier, jak go zabijemy, to będziemy mieć na własność tą armatę, która będzie nam atakowała drzwi. W tym czasie możemy się pozbyć tutaj tych gości. Dobra. I trzeba się pozbyć też jak najszybciej tych wieżyczek, które będą atakowały domyślnie działko. No niestety, ale chyba zginę. A nie, jednak nie, może się uda. Dobra. Po jednym. Teraz postaruję się uleczyć, kurde. Nie mam już tak. No nie chcę teraz zginąć, bo jak zginę, to będę dość sporo stratny. Tu bym sobie potka. Ale powinien fokusa zapać na działko, bo bije masakryczną ilość obrażeń. A targeta łapią zawsze na tego, który najwięcej obrażeń zadaje. Dobra. Padło. I teraz na bramę. No i w tym czasie, kiedy my ogarnęliśmy mopki, działko już zbiło dość sporą ilość HP i jesteśmy dość sporo, jeżeli chodzi o czas do przodu. Uleczymy się od razu. Tą bramę najdłużej się niszczy. Strasznie dużo HP ma. Jak uda nam się Eska ogarnąć na 11 poziomie, no to powiem wam, że będę sam zadowolony. Bo przez naprawdę długi czas miałem problem sam u siebie na bardzie tam, żeby ogarnąć Eskę tutaj. No i tak sobie wpadłem na pomysł. Nie wiem, miesiąc, dwa miesiące próbowałem różnych sposobów, bo to co tydzień mam jedną szansę tylko na spróbowanie i właśnie ten sposób mi się udał i chyba tak trzeba to robić. Dobra, wbijamy do środka. I to mamy bossa końcowego. A, nie dostał. To nic. Ogólnie trzymamy się od niego jak najdalej, tak? Bo on tutaj sobie przyzywa mopki. Oczywiście mopki nas nie za wiele interesują. Bo mopki właśnie padają dość szybko. Tylko tyle, żeby... A, i właśnie, jak żółty materiał, no to bierzemy żółte zabezpieczenie. Materiał wtedy tam niszczy się, ginie. I tak mamy właśnie z dwoma. Jest niebieski i żółty materiał, trzeba pilnować, żeby nie podeszły, bo strasznie dużo biją. No i kreatury, które też pojawiają się od czasu do czasu i łapią na nas targeta dość często właśnie. Też trzeba się ich pozbyć, bo jak nas atakują, to nie możemy używać tych zabezpieczeń właśnie. To jest strasznie uciążliwe. Dobra. Pół HP już nie ma. Trzeba też pamiętać, że ten boss ma dwie fazy. Więc to nie jest tak, że teraz zabijemy go i będziemy już mieć Eskę, tylko jeszcze jedną fazę musimy u niego przejść. Więc trochę czasu to zajmuje. Spłonował mnie. Kolejna kreatura. On wcześniej nie starał tak tymi kreaturami. Teraz musieli coś zmienić u niego. Wcześniej tak nie było. Dobra, bijemy tam go. Idzie niebieski. Musimy go wyminąć, bo nie mamy... Dobra, niebieski. Okej. Okay. Teraz tu użyję, żeby tamtych się pozbyć. Dobra. Mam nadzieję, że uda nam się. Dobra, padł. Dobra, druga faza. To jest trudniejsze teraz.
Ma umiejętności dość chamskie strasznie. Dobra. O kurde. O nie! Fuck. No i właśnie, no teraz ten sobie będzie mnie bił. Nie mogę zbić tamtego, a tamten się odnawia i łazi cały czas sobie za mną i mnie chce zabić. I to on dość srogo bije. To jest najgorsze. Dobra, padł. Weźmy sobie apteczkę. Te apteczki niewiele dają, ale mimo wszystko. Nie widzę czasu, kurde. Uczymy się. Elektrod cios. O, przerwał, dobra. O, tu jesteśmy bezpieczni. Aktywacja bomby. O, niebieski przyszedł. O kurde. No, niestety nie udało się. No nie, halo, nie chcę targeta na nim. Jezu! No patrzcie, nie mogę kliknąć. Dobra, bijemy bossa. Już za dużo czasu straciłem na niego, on tu podejdzie. Dopiero wtedy pójdziemy go zdeaktywować. No, nie widzę innego rozwiązania. O kurde, jeszcze ten nasrał tutaj tym. Ajajaj, i wszystko, żeby tylko tego nie zrobić, no. Nie mogę zmienić targeta tam. Stanął sobie niebieski materiał. Od razu go wycofujemy. Dobra. Nic zrobić nie możemy, muszą wybuchnąć. Dobra. Chodzimy, bijemy go. Nie widzę czasu, nie widzę czasu, kurde, czemu ja nie widzę czasu? Dobra, gin. Dobra, nie przyjmujemy się już teraz materiałem, trzeba go dobić. Gin, kurde. Jest eska! Huh. Mamy eskę na 11 poziomie. Tak się robi. Dobra. I od razu widziałem też sobie poziom tutaj. Poziomu leci dość sporo. Teraz przyciszyłem sobie mikrofon, ale widzę, że tak jestem za głośno. Więc wybaczcie. Później przyciszę na kolejny odcinek mikrofon. Żebyście nie musieli cierpieć. I tak to wam przyciszę. Wybuch. Tego nie możemy, tego nie możemy, tego nie możemy. Tego też nie. Dobra. Proszę. Proszę. Dajcie mi tutaj te rzeczy różne. No i wychodzimy stąd. Uciekamy, bo już tutaj nie ma nic więcej do roboty. I jeszcze mamy jedną instancję do zrobienia. No i fajnie, wyrobiliśmy się w 14 minut z tym. Więc zrobimy jeszcze jedną i akurat nam wyjdzie odcinek. O, level byliśmy. Hamujący salwa, strzał w głowę. Aha, okej, okay, to ja wiem jak to działa, tylko że i tak wolę strzał z pistoletu niż strzał w głowę. Mimo, że stunuję. Bo to jest tam z cooldownami. Właśnie nie znam się dokładnie na strzelcu. Pierwszy raz nim gram. Też się jakoś nigdy nie dopytywałem. Dobra, wchodzimy do wąwozu. Jasny eter bierzemy. Tu nie mam jeszcze questów. Nie, dopiero później pewnie będą. No dobra. I teraz mamy grę typowo obrona wieży. Coś ala. O fuck, nie to. Zapędziłem się. A dobra, damy radę. Bo miałem wziąć tą za dwa, bo ta za trzy bije w jednego moba. O tak, za jeden bije w jednego moba, ale bije dość szybko, tylko że mniejsze obrażenia. Za dwa bije w kilka mobów, a za trzy bije w jednego moba mocno. No w sumie na start widzę, że dostaliśmy dość kości słabych, znaczy słabych, dość mocnych właśnie, słabych dla mnie. W sensie, że dużo biją,
trzeba się ich najszybciej pozbyć, więc w sumie wybór tej wieżyczki nie był głupi. W sumie dobrze zrobiłem. Warto właśnie poczekać sobie na pierwszą falę, choć i tak przeważnie oni pojawiają się. Żeśmy maczali już w tej lunie, bo ostatnio zrobiła się trochę trudniejsza. Chyba, że mi się po prostu wydaje. No i tak, mam standardowe umiejętności, wszystkie punkty klasy mają te same, tak samo jak na tym było w fabryce. No i musimy tutaj wybić wszystkie moby, nie dać się zabić oczywiście. I jest taka rada, pilnujcie, żeby wam nie zniszczyli tej ostatniej, bo nie będziecie mieć eski wtedy. Musimy powybijać wszystkich tak, żeby nie podostali się, bo oni będą mieć fokus na... No właśnie, gdzie tamten. Pamiętajcie, żeby trzymać sobie ostatnią umiejętność na tego gościa. Bo on działa tak, że zabija was na jednego strzała. No co nie jest miłe, tak? Powiedzmy sobie szczerze. Zabija was na jednego strzała, więc musicie mieć zawsze ten ostatnią umiejętność, która zadaje dość ogromne obrażenia. I ona też ma go na strzała, więc to jest jedyny sposób, żeby go zabić. Dostajecie dodatkowo od niego te proszki, które możecie sobie robić wieżyczki kolejne. Ich jest dwójka, trójka. To jest różnie. Czasami wszystko zależy od punktów. Czasami trafia się dwójka, czasami trójka. Nie wiem, czy czwórki chyba nigdy nie spotkałem, żeby było. Więc max trzech może być. I to jest, możecie dostać od niego od jednego do trzech proszków. Ja dostałem jeden, niestety. Peszek. A to jest losowanie, tego nie ogarniesz. Dobra, wybijamy sobie ich. Problem jest, kurde, w tym działku za dwa, to że ciężko u niego jest, żeby złapał target. O, teraz na przykład złapał, ale zginął mobek, więc no nie wystrzeli. I on dość często nie strzela, przez co ciężko jest wybić moby. Bo to naprawdę muszą się jakoś tak dobrze ustawić pod tą bramą, żeby on wystrzelił. Ewentualnie on ma tak bardzo duże opóźnienie, co wątpię. O, teraz na przykład strzelił. No właśnie. Dobra, czekamy na kolejną. A jeżeli chodzi o tą instancję, nie musicie w ogóle przejmować czasem, ponieważ tutaj, żeby mieć eskę, możecie nawet do ostatniej sekundy grać, jak widzicie. Chodzi tutaj o punkty. A jeżeli chodzi o punkty, no to wszystkie zdobywamy zabijając moby, a tracić możemy je, jeżeli zginiemy, bądź zostanie zniszczona jakaś brama. Dlatego musicie bronić te bramy, bo to będzie złe, jeżeli wam zniszczą. Jedna brama może wam paść, a druga brama nie może się zniszczyć. Jeżeli wam padnie druga brama, nie będziecie mieć eski. To jest najważniejsze. Bo ja też często miałem tak, że nie zginąłem, a niestety, żeby nie zginąć, padła mi ten brama ostatnia. No i niestety nie miałem eski. Przednia brama jest dużo słabsza, ona pada dość szybko. O, idzie kolejny żołnierz. Trzeba go zabić sobie. Dobra. No i to jest o tyle plus, że... O, jeszcze zabili mnie, co za schamy. A jest taki plus, że... jeżeli puszczacie umiejętność, to wam nie przepadnie... W sensie nie można was powstrzymać, tak, od puszczenia umiejętności. To jest plus. No i teraz, kurde, mam... W porównaniu do fabryki tutaj niestety mamy to osłabienie duszy, które naprawdę nie jest przyjemne. Ale nastało ich tutaj, ja ciebie. Co tu się dzieje, halo? Spokojnie. Co tu się dzieje, naprawdę. Czekajcie, idę po ten. Jak ja przegram na tej fali, to będę śmiał sam z własnej głupoty, nie? Nie możemy nawet wziąć tego sobie. Musimy ich podbijać, no. Nic z niego nie możemy zrobić. Trzeba pilnować, żeby tamten nie szedł, urażony. Jak tam z bramą? Ona już pada, kurde, nie będziemy mieć eski.
fuck. No nie wierzę, ale pecha mamy. Jadź siebie. Dobra. Idzie boss. O, nie możemy tego, nie? Tylko możemy to za jeden. No i kurde, teraz mamy tak mało na tylnej barykadzie HP. Nie da się tego zrobić teraz na SK. Niestety, dostaliśmy takie... taką falę, że nie ogarnąłem. Zginąłem niepotrzebnie w sumie tam. Jakbym nie zginął, tylko się uleczył, to może bym ogarnął jakoś szybciej te moby i miałbym więcej HP. A teraz idzie ten boss na końcu i on zniszczy sobie bez problemu tą bramę. Barykadę. Dobra, no. On teraz tak srogo bije. No i tutaj na niego musimy używać tych dwóch, trzech ostatnich. Jak musimy używać. A, ponieważ zadają dużo większe obrażenia. Wcześniej używałem jedynki i dwójki, ponieważ biją... ponieważ biją sobie obszarowo, a kolejne trójka i czwórka biją z jednego, ale mocniej. Też warto to zaznaczyć. Teraz... nie ma bramy. Stracił fokus. Więc musimy go zabić jak najszybciej. Jak widzicie, on teraz łapał fokus na tylnią barykadę, tylko że to działa w ten sposób, że już jej nie ma. Po prostu sobie targetował ją, ale... już niszczy, jest zniszczona. A jak widzicie, mi spadło o połowę. Miałem 56 tysięcy, mam 26. No i niestety już nie da mi się eski zrobić. Potrzebuję 540 tysięcy punktów, a będę mieć jakieś 520 coś. Ale to nic. Tej instancji mi nie szkoda, bo ona jest codziennie. Tamto mamy na eskę. A więc jest dużo ważniejsza dla mnie. Bo tam mogę sobie powtarzać codziennie, to sobie nawet porobię dodatkowo z tej nie leci światło luny. Więc jakoś mi nie szkoda tak naprawdę tej instancji. Zresztą nawet jej nie robię, bo nie chce mi się. A zresztą za te można najwyżej jakieś ubranie czy coś sobie wziąć. Ja jakoś nie patrzę za bardzo na to, żeby jakoś tak fajnie wyglądać. Dobra, padaj. Bez. Raz mi się udało fajnie zrobić, bo dostałem, o właśnie, mamy A. No niestety. Za bossa dostajemy 500 tysięcy punktów, no i musielibyśmy jakoś ogarnąć w inny sposób, co nie jest to już takie proste. A bierzemy sobie to, bo to jest do questa, tylko dopiero później będziemy je mieć. No i wyłazimy stąd. Jak tam u nas z czasem? No akurat mamy 24 minuty, więc idealnie wyrobiliśmy się z tym. No tak jak widzicie, światło luny, kostkę luny można sobie zrobić w niecałe pół godziny, 25 minut. To naprawdę nie jest dużo. Otwórzmy sobie teraz prezenciki, jakie tutaj mamy, tajemna skrzynia. To sobie właśnie, o i dostaliśmy światło luny i to światło luny dostaje się tylko z tej tygodniowej. Jest też szansa na dostanie z wąwozu, ale z tej skrzyni. Tylko że do skrzyni potrzebujemy klucza, a klucz dostajemy po zrobieniu 7 razy tej samej misji. Dobra, ja sobie tu przełożę do tego. Jak widzicie, mam tutaj trochę rzeczy, jeszcze jakieś zwoje, krzesła, nic nieważnego w sumie. Jeszcze brakuje mi jednego ognia. O, jest ogień. Zrobimy tak. Zresztą to sobie też możemy dać do tego. Niepotrzebne. To sobie zróbmy.
Pakiety z woją, no to zwoje sobie na razie nie będziemy otwierać. A nie, to są Jakunark, to możemy sobie otworzyć i bierzemy biegu oczywiście, bo biegu nam się najbardziej przyda na tą chwilę. To jeszcze sobie otwórzmy, to jest z wąwozu. No, jak widzicie, nie dostaliśmy nic ciekawego. Dobra. No, jakieś żelki mamy, to sobie załóżmy. Amulet sobie ten zostawię, bo nie jest to PD. To sobie go odpalimy. Dobra, to jest plus 10, czyli wsadzamy sobie w to miejsce, zwiąż z duszą. No i mamy lepszą broń przy okazji. Pójdziemy sobie też do Nebris. Tylko, że na Nebris chyba nie ma, to tam pójdziemy sobie chyba dopiero po posiadaniu 15 poziomu. A to już sobie zrobimy w kolejnym odcinku, bo nie będę przeciągał, już mamy 26 minut. Tak więc mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Jeżeli tak, dajcie łapkę w górę, subskrybujcie, komentujcie i słyszymy się jutro o 16. Patrzcie też w opisie, tam macie kalendarz, dokładne godziny oraz co będzie lecieć na kanale oraz Facebooka, gdzie raz na jakiś czas będę zamieszczał różne jakieś informacje, które nie będą się pojawiały na YouTubie. To byłoby na tyle, trzymajcie się, cześć!